Państwa, czwartek 27 lipca, godzina 8:03. Niestety mała zmiana planów, udało się kupić biletu na pociąg 8:36. Jadę pociągiem 9:32 z Gdyni i teraz lecę szybciutko do Gdyni na rowerze. Nie ma co gadać. Wybieramy się z godzina drogi i mamy tak czas na styk. Minęło 45 minut, 14 km, 900 metrów i dojechałem do stacji Gdynia Główna, proszę Państwa. Tym samym wykonałem 500 km w tym roku, a na dworcu straszny chaos i bałagan. Miał być 5 po 9 pociąg na Hel. Pociągu nie ma, jest jakiś pociąg do Wrzeszcza, z pełno ludzi. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. I wjeżdża opóźniony pociąg na Hel. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo mocnym miejscem na rowery, ale gdyby jest wagon rowerowy, to nie będzie. Właśnie dojechałem na dworzec. Co tu się dzieje, ludzie? Jest 11:49. Po wielu perturbacjach i wielu przygodach dotarłem na Hel z 50-minutowym opóźnieniem. Pogoda też nie rozpieszcza, jest strasznie zimno, ale mam nadzieję, że te chmury, przed chwilą nawet kropiło, że te chmury przejdą. No i tu już będzie tylko lepiej. Biorąc pod uwagę to, jak wyglądała podróż, to zastanawiam się, czy nie będzie dobrym pomysłem wrócić do Gdyni rowerowo. No, zobaczymy. Pogoda nie sprzyja plażowaniu. Przed nami Gdańsk i Gdynia. I w Gdyni piękna pogoda i słońce. A tutaj strasznie wieje i przed chwilą lało, sądząc po tym, jak wygląda piasek na plaży. Wzburzone fale Bałtyku. W życiu takiego Bałtyku nie widziałem, proszę Państwa. Ci, co dzisiaj sobie swoją wycieczkę statkiem zafundowali, to będą mieli frajdę. Plaża puściutka, z
stan wody wysoki. Za to piękne kolory i już się przyjaźni. Godzina 12.12, uciekłem przed tłumami, które były w centrum Helu. Wjeżdżam już na ścieżkę rowerową. Hel zaprasza ponownie, a ja udaję się w kierunku Władysławowa. km dojechałem do Mola w Juracie. Proszę Państwa, wieje strasznie i żeby było śmieszniej, wieje prosto w twarz. Komisariat policji w pewnym filmie kryminalnym. A tutaj mamy maluteńkie molo. Port i stanicę gate'ową w Koźnicy. Dojechałem do Hału. Niestety mój ambitny plan dojechania dzisiaj do Gdyni niestety się nie uda. Jest tak straszny wiatr cały czas, ale to okropnie wieje. Jest zimno wręcz, bym powiedział. Także być może zakończy się moja podróż dzisiaj we Władysławowie, a może w Płocku. Zobaczymy, jak będzie z dojazdem. I Władysławowo przywitało mnie ulewą masakryczną. Pora na odpoczynek i na rybkę w smażalni tej co zawsze. 40 km na liczniku. Pora na odpoczynek w jedynej słusznej smażalni we Władysławowie. Rybka regeneracyjna z surówką i z frytkami i z napojem 0%. No i niestety plany uległy zmianie. Zarezerwowałem już z Władysławowa pociąg do Gdyni z portu na 27.15 do Chojnic, ten co jest piętrowy, więc jest szansa, że się dostanę. A potem z Gdyni zobaczymy, jaka będzie pogoda, jaka będzie forma. Prawdopodobnie wzdłuż morza pojadę rowerem.